Witajcie. Przywitam Was dzisiaj takim karpiem w sobotę. Piękna rybka. Jest to rybka z trzeciego brania. Pierwsze miałem spinkę. Później ryba była wyholowana, ale mała. Wypuszczona z podbieraka od razu. To jest jeden większy karp dzisiaj złowiony. Ogólnie Wam powiem drogą takiego wstępu, że filmów do poskładania jest bardzo dużo, ale po prostu cały mój czas wykorzystuję na łowienie ryb. Przyjdzie czas, będę składał i nadrobię zaległości na YouTubie, ale jeżeli jeszcze nie obserwujecie kanału na YouTubie, to zapraszam do subskrypcji. No i żebyście byli na bieżąco, jak w końcu coś padnie na tego YouTuba. Dobra, piękna rybka. Wraca do wody. Jeszcze pokażę Wam drugą stronę. Fajna jedna z ładniejszych rybek tutaj złowiona na tej żwirowni. Takie łuski ma fajne. Nie to, że wielkością, bo wielkością jest, zobaczycie na materiałach, dużo większych, więcej większych ryb. Naprawdę mega. Szykuje się taka seria z tej żwirowni. Ze żwirowni mam jeszcze do opublikowania chyba 9 odcinków. Mega. Spójrzcie, jakie mają płetwy w ogóle. Piękne, duże. Nie wiem, jak to na tej kamerze widać. Cholera, bo mam popsutą już tą kamerę. No mega ryby, nie? Mega ryby to są. Potęga. Dobra, rybka wraca do wody. Nie, to kabanek. Miejscówka była zasypana kuleczkami Monster Orange. Monster Orange 20 mm. W środę 4 kg poszły do wody. I wczoraj wieczorkiem sypałem 5 bombów, rozsypałem tak w szerokości może 15 metrów po wodzie, tak zrobiłem takie punkty, a na włos 2 razy 20 mm. No i tylko to jechała, ta jechała wędka, gdzie były te 2 razy 20 mm, a wędka z pop-upem tym razem odpoczywała całą noc. Także już się zmieniłem, na dwóch wędkach mam 2 razy 20 i czekam jeszcze godzinkę, idę do domu. Miłej soboty, miłego weekendu dla Was. Do zobaczenia już wkrótce na kanale na YouTubie. Na razie, siema.